Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek ze Speedrana, czyli gram w szachy na 10 minut, komentuję ruchy mówię swoje plany na różnych poziomach, tutaj już zauważmy, że jest ranking 1795, więc już całkiem niezły, więc szukam zawodnika i lecimy, przypominam, że pierwszych 10 porażek kończy serię gramy E4, przeciwnik ma ten sam ranking pierwszy odcinek pierwszy odcinek, przepraszam 10 porażek kończy serię zaczynałem tę grę od rankingu 300, no póki co jeszcze żadnej porażki nie było no ale w wszystko, żeby też tak się nie stało do końca, aczkolwiek jest już coraz trudniej. Posunięcie e6, mamy obronę sycylijską. Powiem wam szczerze, że ja nie gram oczywiście Sycyla białymi, zagrałem to tylko i wyłącznie dlatego, żeby coś tutaj, że tak powiem, pogadać i poszukać planów, no ale wydaje mi się, że zagramy sobie klasycznie, zagramy sobie d4, przeciwnik na pewno zbije, skoczek wybija, jeżeli ktoś gra e4 i gra sycylijską, to na pewno to jest dobry materiał dla niego. Ja jestem tutaj zwolennikiem wybicie na c6, co nie jest najlepsze białymi, to znaczy nie jest to błąd absolutnie, to jest jedna z możliwości, tylko po prostu dostajemy taką pozycję, jaką byśmy chcieli. Jak weźmie, zagramy na przykład skoczek c3, to wejdziemy w różnego typu warianty, ja nie chcę w te warianty wchodzić, więc postanowię, że zbiję tego skoczka, zagram od razu gońcem na d3, przeciwnik kopnie d5 i ta pozycja czarnymi jest super, uważam Um, h 6 to znaczy kwestia upodobań. Mówię, że super, bo ja lubię grać to czarnymi na przykład. Ale H6 chyba jest trochę zbędnym. Wiadomo, czarne nie chcą, żebym zagrał gońcem. Jak tutaj wyląduje skoczek. Robimy sobie szybko, roszade problemy znikają bardzo, bardzo szybko. No i teraz myślę, że. Zagranie tutaj z skoczkiem na d2 będzie ok, potem b3, goniec b2. Takie plany można stosować. Chodzi o to, że po wybiciu wybijam skoczkiem, zostanie tutaj słaby pionek na c6. Takie rzeczy można stosować. Czasami widuje się posunięcie hetman na g4. Dobra, jest goniec na d6 i to już pokazuje pewną rzecz, że ja tym hetmanem na g4 zagrać mogę. Mogę, tu się chyba nic złego nie dzieje. Jeszcze taki ruch teraz dostrzegam, ale to chyba po prostu wybije. Pionek wybije, wprawdzie tu wieża z gońcem razem, będą h atakować, ja sobie zagram szybko H3 i będziemy grać po prostu taką końcówkę w grze środkowej, bym powiedział: gra środkowa bez Hetmanów. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Na pewno. Tutaj troszkę utrudniamy i też wymuszamy w jakimś stopniu yy, małe błędy. No ten ruch jest takim ruchem, yy, powiedzmy, yy, który osłabia troszeczkę skrzydło królewskie. Gdam F4, dlatego że chcę zagrać na przykład posunięcie E5. Idę na ostre noże tutaj z przeciwnikiem. E5 może być i F5, ale zauważmy jedną rzecz. Ja mam zrobioną roszadę i ja już mogę tutaj sobie podziałać pionkami, a przeciwnik, no... Nie za bardzo tą, tą ruszadę jeszcze wykonał. Poza tym te pionki się poruszyły, więc taka mała strata tempa? Ciężko stwierdzić, ale chyba tak to trzeba określić. No dobrze, tutaj robimy łyk herbatki i lecimy dalej. Moim planem będzie między innymi zagranie ruchu F5, ewentualnie E5. Dobra, skoczek F6 brałem pod uwagę, gram Hetman F3. Dlatego że tutaj bronię bardziej na E4. Teraz grożę widełkami, tylko że tu będzie też szach król odejdzie, więc widełek tak naprawdę nie ma. Mogę zastosować taki ruch jak król Jeden ciche posunięcie, które pozwoli zagrać później E5. No ale teraz przeciwnik też ma zagwozdkę na pewno, bo osłabienie, przypominam, tych pionków tego skrzydła jest kluczowe, wydaje mi się. No dobra, tutaj odbijamy oczywiście skoczkiem. Jak skoczek wybije, goniec wybija, i tu atakujemy na C6 bezwzględnie. No, i w tej sytuacji myślę, że przeciwnik, nie wiem, może zagrać skoczkiem, ale to też jest opcja wzięcia tego gońca, który jest bardzo silną figurą, bo para gońców w tej sytuacji białymi byłaby całkiem zadowalająca, gdy jeszcze się troszeczkę tutaj centrum otworzyło. To na pewno. Przepraszam najmocniej. E, no dobrze, jest goniec na B7, czyli przeciwnik widzę, że te, chce mi tego gońca oddać bez żadnej walki tutaj też można niby no nie, rozbijamy gońca oczywiście zbicie gońca tu będzie jak najbardziej chyba dobre i goniec E3, czyli tradycyjnie normalnie wyprowadzam sobie figurę, czasami muszę uważać na ruch C5, ale widzimy, że goniec z B7 jeszcze jest niebroniony e, mogę czasem też zagrać hetman F2 goniec na C5, ale muszę uważać też na skoczek G4, e, tutaj widzę coś takiego jak skoczek zagra i mi zaatakuje gońca, to ja goniec D4 będę atakował wieżę i przy okazji mogę się fajnie gonić ustawić na E5. Kluczowa sprawa jest taka, że jeszcze chce mi się królem schować na H1, bo nie chciałbym tutaj takich szachów na diagonali. Ale to już takie moje widzi. Mi się na razie to nie grozi, tylko w przyszłości już tak się zastanawiam. Kolejną rzeczą jest to, że ja mogę zagrać wieża AD1 i tutaj już tego Hetmana trochę męczyć. Czasami goniec bije na G6, będzie groziło. Teraz już widzę jasny plan. Wieża B8. Chodzi o to, żeby zagrać C5, ale chyba przeciwnik nie dojrzał takiego bicia na A7. Bo jeżeli zbije tutaj, będę atakował wieżę że on mi zagra tak, to ja mogę zbić wieżę. Jak on mi zbije Hetmana, to ja zbijam Hetmana tutaj, zdobywam materiał, więc podstawka pionka myślę, że jest tutaj na moją korzyść. Ruch C5, wtrącony ruch nie działa. Przypominam, bo bije tutaj, więc raczej wieża wróci na to samo miejsce, albo zagra inaczej, ale jak zagra inaczej, to ja też będę miał opcję wieżę na D1, żeby wstawić. No ale pionek jest wzięty, jest miło, sympatycznie. No dobra, jest wieża na. Na pole A7 Myślę, że goniec F2 będzie rozsądniejsze W tym momencie Bo jak na przykład zagra skoczek na D5 To nie atakuje mi już tego gońca i w tej sytuacji, teraz widzę, że mam tutaj pionka A2, który jest atakowany, ja go oczywiście bronię, ale chodzi o to, że ja chciałbym wierząc zagrać na D1, więc nie zostawię tego piona, chociaż teraz mogę, bo jak zagram tak, no to on jak zbije, to oczywiście prosta taktyka, goniec C4 z atakiem i z atakiem, z drugiej jednak strony... Może też zmienić koncepcję gry i zagrać A3B4. Będę groził goniec C5 na przykład, a podprowadzę sobie pionka. Chociaż też mogę podprowadzić po prostu pionka, nie muszę teraz się z niczym spieszyć. Dużo dobrych opcji w tej sytuacji istnieje, bardzo dużo dobrych opcji. Ale wiecie co, zgodnie z moją naturą ostrzejszą chyba zagram jednak wieża d1. Bardziej chce mi się tutaj wież wieżą zagrać aktywnie i pomyślę tutaj jak tego króla próbować atakować, bo zawsze hetmanem na h3 mogę zagrać, zaatakować tutaj. Dobra, jest hetman c7, c5 będzie planowane, chociaż ja mogę tak zagrać. Eee, mogę tak zagrać, więc chyba tak zagram słuchajcie. Zagram w ten sposób, żeby zablokować pionka na chwilę. Czasami jeszcze jak wieża zbije tutaj na a2, to ja mogę tę wieżę zamknąć gońcem na a3. Chociaż to nie jest moim głównym celem. Bardziej mnie interesuje hetman h3. Biorę to pod uwagę. Chociaż teraz, czy nie zagrać a3 na no spokojnie? Ciężko stwierdzić. Nie, no na razie nie, nie. Nie gramy na A3. Gramy sobie hetmanem. Gram sobie hetmanem, żeby uderzyć tu. Czasami są kopytka w postaci goniec G6, bicie i takie tradycyjne bicia na E7, ale to nie jest oczywiście takie proste. Król G7 dobrze się zabunkrował. F5 czasami biorę pod uwagę. Pytanie tylko, czy taki ruch nie zadziała, bo chodzi o to, że jak zagram tu i zagram gońcem, to tutaj przeciwnik będzie miał ogromne problemy. Ale nie chciałbym dać mu kontry, więc zagram sobie na razie A3 na spokojnie, żeby nie dać mu żadnej kontry i żadnych tutaj nadziei na jakieś powiedzmy ruchy, które mogą spowodować, że on będzie mógł mi coś zaszkodzić. Więc na razie wysuszam pozycję. To też jest dobry element podczas gry w szachy, dlatego że jak mam przewagę, nic mi nie grozi, pionek więcej. Nie chcę nie muszę na siłę, jakoś się wysilać i atakować na maksa chyba, że... Y Kocham grać w szachy pięknie, w sensie robić kombinacje jak Michał, Tal i tak dalej. Ale tutaj myślę, że bardziej trzeba zachować pewną dojrzałość szachową i uspokoić, wysuszyć. Tutaj też trzeba oczywiście cały czas uważać. Wieża H5 grozi, ale Hetman tutaj działa. Ja tego gońca chcę finalnie przerzucić na pole C3 i zapolować na skoczka, który jest, no, będzie bardzo słaby bo będzie broniony tylko przez króla w tym momencie. Nie będzie podparty żadną inną, lekką figurą. No zobaczymy, jak się przeciwnik teraz zachowa. Na pewno y, trzeba zwracać uwagę, że na przykład w tej sytuacji, jakbyśmy zdjęli wszystkie figury i zostały pionki, no to przy pionku więcej i tym wolniaku, no to pionkówka jest wygrana. Tak też y, trzeba czasami spojrzeć na, na pozycję na szachownice, y, więc y, wtedy nam się plan może nasuwać taki, że Chcemy wymieniać figury. Za wszelką cenę też pamiętajmy, że na siłę tego się nie da zrobić, tak przy okazji. Stwarzać przede wszystkim problemy przeciwnikowi, a to powinno się samo jakoś fajnie prawdopodobnie ułożyć. No i gramy Goniec na C3. Ruch C4 jest jak najbardziej możliwy jeśli tak zostanie zagrane, no to będę musiał pokornie zagrać gońcem na E2, ale ja już osiągnąłem swój mały tutaj cel, mianowicie uderzam w skoczka F6, co jest niezwykle, niezwykle istotne. Jeszcze przychodzi mi do głowy taka jedna rzecz, mianowicie jakbym miał wieżę na F3 i czasami jak wezmę pionka, król zbije tutaj, to czasami są takie fajne maty, wieżą na H3, ale tu się wszystko broni. To już takie dalekie, fantazyjne myślenie, ale już jakieś tam motywy, z, że tak Powiem, z taktyk się pojawiają. Jest Hetman E7, czyli obronienie tutaj tego skoczka jeszcze mocniej. Pytanie, czy ja tak mogę odważnie zagrać, bo chcę potem G5. Ta wieża mi trochę przeszkadza, nie ukrywam, więc może by jakoś ją, a może F5 coś tutaj podziałać. No i znowu się pojawiają takie, że tak powiem, dobre momenty, ale chwila, tak mogę zagrać, ale mi kopnie tutaj. To mi się nie podoba. A nie, też może zbić przecież na D1, co ja w ogóle wygaduję. Yy, wydaje mi się, że wieża na E1, yy, dlatego że teraz yy, ten będę chciał patrzeć na Hetmana i F5 przygotować. I ten ruch zamknie wieżę na H5. Oczywiście wieża na H5 może zagrać teraz, proszę bardzo. No to odejdę po prostu Hetmanem i dalej F5 będę kombinował, chociaż wieża G5 też będzie. E, możliwe, ale też e, znowu przypomnę, że nie muszę na siłę tutaj e, przeciwnika atakować, więc po na przykład takim zagraniu na h5, Zagram hetmanem na g3, jest król na e, h7, to jest chyba dobra decyzja, tylko że ja tak zagram, on skoczkiem wymieni hetmany, i zagram tu, coś powymieniam. No w sumie to wszystko jest chyba okej, okay. ale tak mi się chyba narzuca teraz. Tak, zagramy sobie F5. Zagramy F5, dlatego że wykorzystam to wieżę. Nie może zbić pionek. Jak zbiję pionek tu, to ja będę mógł zbić tutaj na F5. Mogę, mogę też zbić potem wieżą na f5, czyli tutaj po prostu napadamy już na króla, a czasami też są takie opcje jak goniec d2 i na h6 będę miał okazję tego pionka tutaj zbić. Przypominam też, że speedrun czwarty raz z rzędu, wiem, że trochę tego dużo, ale wiem, że to bardzo lubicie, dopiero mamy 1800 ranking albo aż, więc troszeczkę speedrunujemy więcej. No i teraz zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. Warto też patrzeć na to, co się dzieje z naszym zegarem. Kontrolować ten czas to też jest element gry, żeby nie było potem paniki, że zostanie nam 30 sekund i niby mamy wygraną. A tutaj klopsik, za mało czasu. No ale tutaj na spokojnie, 3 minuty przeciwnik, mamy 5, więc spokojnie. Dobra, jest posunięcie E5. Tutaj wypadałoby chyba wziąć tego pionka i nastawić się chyba na tego skoczka. Yy, lub potem na przykład goniec C4. Dużo dobrych opcji. Wybijemy najpierw na G6, otwierając wieżę. Tutaj nie trzeba też daleko i głęboko myśleć, tylko ogólnymi zas zasadami, czyli otwieramy wieżę, cały czas podważamy i czasami coś się może urodzić samo. Goniec C4 sobie zagram, dlatego że atakuje wieżę. Ta wieża przyszłości na linii D na razie nie ma, a tutaj po prostu wezmę pionka. Na E5 i pozycja się po prostu sypie. Hetman dobrze kontroluje, jak widać, król nie musiał iść na H1. No i cóż, tu wygląda chyba wszystko dobrze. Chociaż zobaczcie, bo ciężko czasami takim gońcem z D3 uciekać, gdy on świetnie tu atakuje. Ale pamiętajmy, jedna figura jak atakuje, a nic według nas się nie dzieje, no to ten ruch będzie po prostu zbędny. Goniec C8. Wydaje mi się, że to jest duży błąd, dlatego że gram Hetman F3 z atakiem tam i z atakiem na F6. Więc tutaj. E, jeszcze tylko się upewnię, czy nie ma jakichś innych ciekawych zagrań. Chyba nie ma, chyba he, lepszy będzie dobre, bo i atakuje tutaj, i podważam, jak wieża odejdzie, nawet broniąc skoczka, to wieża na A8 pada. Więc e, tu przeciwnik chciał być sprytny i wtrącić ruch z atakiem, ale jednak odejście było chyba tutaj e, proste. No i teraz zobaczcie: wzorowe wieże, wzorowe gońce, król, e, no i napieramy. Więc e, ta partia się ułożyła bardzo ładnie. Zobaczymy, czy przeciwnik podejmie słuszną decyzję kapitulacji, no bo chyba nie ma innego wyjścia. Aczkolwiek warto grać do końca tutaj głównie kieruje to do osób początkujących, nawet do mata, do ostatnich tutaj pionków powiedzmy, to jest ważne. Żeby to trenować. Chodzi o to, żeby nie czasem fartem, żeby nie zremisować czy wygrać. Tylko chodzi o to, żeby no grać te posunięcia ciągle do samego końca. Fakt, że czasami jakiś pacik może nastąpić. Dobra, ten ruch oczywiście widziałem. Ja myślę, że bez zbędnej kalkulacji po prostu wezmę skoczka. I wykonywanie ruchów do samego końca ma sens dla osób początkujących im więcej ruchów się w życiu zrobi, tym lepiej. Tak to bym podsumował. Tak zalecają najlepsi trenerzy Żeby jak ktoś ma tam Powiedzmy nie ma kategorii To żeby grać do końca Dobra przekroczyliśmy 1800 Więc lecimy dalej Szukamy przeciwnika na 10 minut 1825 Proszę bardzo gramy czarnymi Ruch E4 Ktoś mnie prosił żeby zagrać D5 i skoczek na F6 Tak zrobimy Chociaż już tak grałem w speedranie, Ale dlaczego by nie powtórzyć Gram skoczek F6 żeby tutaj wybić pionka No dobra skoczek wybija w porządku no ja już tam tłumaczyłem czasami, co będzie po C4, jak będzie obronienie Pionka. Nie były to dobre opcje. Poza tym te partie się już też pojawiały, więc jak ktoś chce do nich wrócić, to zapraszam do playlisty na Speedrun. -a. Tam jest sporo tych debiutów. Też w opisie filmu są przypisane, jakie debiuty są grane. Więc jak kogoś interesuje, można sobie zajrzeć, żeby całego filmu nie oglądać. Ruch C3. W sumie nie wiem po co, ale przypuszczam, że D4 zostanie zagrane. No więc w tej sytuacji. Myślę, że y, trzeba albo C5, albo zagrać kulturalnie skoczek na C6, albo po prostu zagrać sobie z planem G6. Mi się zawsze plan G6 podobał, um, ale, ale chyba zagram jednak skoczkiem, y, czyli wyprowadzę szybko figurę. Widzę, że przeciwnik nie jest zainteresowany C4 i D4. Y, potem będę chciał zagrać gońcem na, G5, na G4, 5 ewentualnie E5. No właśnie, teraz to E5 mogę zagrać. Jak nie zagrał ruch d4, y, przeciwnik no to mam ruch y, właśnie epic. No i teraz chyba go ukażę i zagram od razu e4. Dlaczego mam tak nie zagrać, skoro mi na to przeciwnik pozwala? Y, myślę, że to jest normalne i teraz tak, d4 będzie albo d3 będzie. Więc teraz mam problem z królem, muszę go szybko roszować z drugiej jednak strony. Może jednak spróbować od razu grać następnymi figurami wykorzystać fakt słabości. Nie chcę za bardzo tego robić, ale na przykład jak zagram gońcem na C5, to dostanę ruch D4 i co wtedy zbiję w przelocie, on mi zbije, będę musiał wrócić, więc zbyt hura optymistycznie też nie można chyba tak stosować gry. Jeszcze koniec F5 mi chodzi po głowie, bo taki ruch zawsze to będzie przytrzymanie na chwilę i będę miał czas na przykład na Hetman D7 długą roszadę. Z drugiej jednak strony. Może zestawię pułapkę, goniec d6, jak tutaj wybicie, Hetman zbije to tam. To takie byłoby chyba sprytne, aczkolwiek czy to się uda? To nie wiem w sumie. Um, zaraz, jeszcze istnieje taka opcja jak tu, jak tu, jak tu, ale d4 zagra. Cały czas te d4 mi chodzi po głowie. Muszę brać pod uwagę najlepsze ruchy przeciwnika według mojego tutaj Widzi mi się, chociaż tak, goniec D6, Hetman H4, G3, tutaj jakieś szybkie ataki. Spróbujmy, spróbujmy zagrać i po prostu nastawić się na H2, niech się boi. Ewentualnie po prostu wymienię tutaj, zrobię roszadę, jakby co, więc gońce będą celować tutaj w króla. Zobaczcie, to nie może stać dobrze białymi, ale jest ruch D4, tak? Czyli gość tutaj sprawę nieco wyniuchał. I teraz tak, czy zagrać Hetmanem? On zagra tak, no to ja tu. On C4. Ja tak. Tam się będę chciał przestawać? Dlaczego by nie, słuchajcie. Idziemy na maksa, idziemy na żywioł. Chcemy dać mata w kolejnym ruchu. Próbujmy. No dobra, Hetman H3. Jest bardzo kuszące, że on będzie grał C4 i D5, więc po tym ruchu jeszcze mi przysługę tutaj odda, dlatego że zagram tak i będę groził skoczek G4, a po wybiciu białe pola w obozie przeciwnika będą zajęte przeze mnie. No tutaj na pewno musi przeciwnik się trochę obawiać. Okej, okay, skoczek G2, czyli takie posunięcie będzie możliwe. No dobra, mi to odpowiada, tylko teraz pytanie, czy nie grać H5 przy okazji mocniej? Grać. H5. Teraz ten ruch tutaj skoczek może wejść. Ja będę musiał wybić i H5 się przyda. i Będzie bardzo szybkie tutaj e, matowanko na H2. Znaczy, taki jest plan, oczywiście. E, też e, mogę spróbować zagrać goniec G4 z opcją długiej roszady. E, jeżeli przeciwnik wybije, wybijam pionkiem i będzie znowu groziło na H2, więc e, no, dużo dobrych możliwości się pojawia. Ja, mi się wydaje, że białe mają tutaj już małe problemy. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że się nie mylę. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No dobra, mamy ruch F4. To jest prowokacja do bicia w przelocie. Robić tego nie trzeba teraz. Goniec G4 chodzi mi po głowie i jeszcze H4 mi chodzi po głowie. Tylko, że tutaj skoczek wybije, będę musiał coś poświęcić. Nadal uważam, że to będzie całkiem spokojne, ale dlaczego ja mam chyba ryzykować? Jak mogę na przykład zagrać tak, goniec G4. Po wybiciu, wybiciu Skoczek może zagrać na H4 i mi tutaj drogę yy, przerwać, ale to chyba jest najmniejszy problem, bo zawsze mam w zanadrzu goniec E7, ale tutaj bym też grę trochę uspokoił i zrobił długą ruszadę, żeby jednak wprowadzić wszystkie figury do gry. Ale to jest zawsze taka yy, właśnie zaczepka. Hetman nie ma opcji, na razie na B3. Więc spokojnie sobie goniec G4 Myślę, że zagramy Też trzeba uważać, żeby jakiś skoczek na F2 się nie pojawił No właśnie Skoczek tutaj sobie zagrał Więc F5 Czy F5 będzie słuszne? A może zrobić długą? On zbije Wieża tutaj, tu, tu Jakieś naciski Wygląda to bardzo dobrze, ale mi się bardziej chyba chce jednak zagrać F5 Chociaż on tutaj się przerzuci Może oddać mu tego pionka A może tak zagrać Właśnie, znowu się zaczyna tutaj za dużo dobrych opcji. Myślę, że zrobię długą roszadę. Tutaj, aha, skoczek na F2. Gramy F5 w takim razie. Po biciu tutaj skoczek F2. To nie, Tego bym nie chciał, więc zagram F5. Trochę ciasno, to jest takie może trochę ryzykowne posunięcie, ale mi się podoba bo bronie yy, i teraz, abym tylko Hetmana tam tylko nie zapultał, yy, się Hetmanem, żeby nie zapultał, ale na H4 pionek ma opcję. Yy, no jak skoczek pójdzie, no to skoczek też na E3 ma fajną drogę. Yy, raczej coś takiego, ale teraz nie może zagrać Hetmanem, tutaj jest pilnowane, więc no to powinno być dobre. Tak, tak, ten ruch jest oczywiście brany pod uwagę przeze mnie. Yy, zrobimy długą w końcu, tu już się wieża fajnie nastawia na linii D. I myślę, że bez skrępacji będziemy teraz jechać pionkiem na H4, nawet z poświęceniem. Yy, co? No to, to ruch jest chyba słaby, bo ja biję. On wybija, ja mogę sobie odbić, bo jak tutaj to skoczek. Czy ja nie oddam dużo figur? Mogę też tak zrobić. Muszę bić, czy nie muszę bić? Skoczek, skoczek, goniec. Ale jak wezmę gońcem, on musi odbić pionkiem. Tutaj skoczek będzie groził. No właśnie, a tutaj jeszcze jakieś widełki grożą. A tego pod uwagę nie wziąłem. To się mu przyznaje bezbicia. Aczkolwiek, yy, tu jest chyba wszystko pod kontrolą. Yy, czy taki ruch nie mogę zagrać od razu na żywioł? On mi kopnie tu. Dobra, trzeba po prostu konkretnie policzyć. Gram H4, biorę pod uwagę tutaj. Nie mogę wybić, bo tracę Hetmana i przegrywam, więc H4, wybicie, wybicie, i naciskam tutaj. Chwilowo. Nieco ryzykownie, ale też mogę tak najpierw zbić. On mi zbija, i wtedy H4. Ale skoczek zagrywa, Hetman się broni. Hmm. No właśnie. Yy, no to niech się zastanowię jeszcze raz. Może jednak. Kopnąć tu, tu i kopnąć tak, bo jak tu, to tu, to chyba będzie działało, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, bijemy skoczka, bijemy skoczka. Wszedłem do obozu, więc tego skoczka zbijam. No i teraz tak, odzbijam gońcem, dlatego że chcę otworzyć bardziej wieżę. Bicie pionkiem, ok. No i teraz chyba skoczek bije na E5. To już jest odpowiedzialny ruch. Jeżeli będzie bicie, tu, bo jak zbiję skoczkiem, to będę już groził na F3. Zbijam skoczkiem, on odbija i skoczek na E3 z atakiem. I tutaj z opcją mata. On może też tak zagrać. Hetman będzie w potrzasku. A no właśnie. A może teraz tak. Właśnie. H4. Teraz H4. Teraz H4. Właśnie. No, w końcu trzeba było te H4 przygrzmocić. No i teraz biorę nawet pod uwagę właśnie bicie skoczkiem. Dokładnie tak. Biorę to pod uwagę. Tutaj bije jak najbardziej w ciemno. Nawet nie patrzę, co się dzieje. I teraz będę chyba miał zagranie skoczek E5. Bicie tu i chyba tu i koniec partii. Żeby za dużo też figur nie oddał, bo on mi zbije, zbije, on zbije. Ja wezmę tu. A tak, to powinno się zgadzać. Dobra, idziemy w ciemno. Znaczy nie do końca w ciemno. Ale idziemy w ten układ. Przypominam też, że po skończonym speedranie przeciwnicy, którzy ze mną grali, dostaną zwrot rankingu, więc... Krzywda im się nie stanie, a aczkolwiek. No tak to działa. Jest dogadane właśnie tu z platformą, więc spoko. Dobra, przestraszył się tej akcji. Przeciwnik. Mogę wziąć tu. Nie muszę, ale mogę. Tak. Dam szacha. Wybicie, wybicie. Nie no, tutaj zdecydowanie, bo jeszcze będę mógł tego gońca capnąć za chwilę a tu już jest przesłona, więc jak przeciwnik wybije i wybije to grożę matem na g2 a jak on wybije, wybije i zagra na przykład tak, żeby bronić to ja będę mógł plasnąć tu, jak mi zbije gońca to wtedy dam mata na g2 jakość mniej, ale no atak na króla jest tutaj potężny czasami też wieża d6 działa i g6 chociaż jeszcze goniec jest, ale to jest też w zanadrzu Zbiła wieża, to też brałem pod uwagę. Biorę pionkiem. Cały czas grożę wzięciem, czyli jest ten sam motyw. Grozi mat i grozi wzięcie gońca. No więc, tutaj, siłą rzeczy, już się białe nie powinny obronić. Dobra, jest taki ruch. Mogę zagrać tak, nawet. Nie, nie mogę. Znaczy, mogę, bo goniec, nawet jak tutaj zagra, to mam F4. Ale mogę też tak po prostu zbić i obronić Hetmana. Mam figurę więcej. Więc jak on zbije, ja z szachem zbijam, jeszcze zajmuję linię, wchodzę, wieżą. No i jest po temacie. W ogóle ten układ gońca ze skoczkiem, pionka ze skoczkiem jest bardzo fajny, bo tutaj przeciwnik nigdzie nie może ruszyć. Więc wszystko się fajnie zazębia. No i wieża E8 wystarczy do wygrania tej pozycji, bo już ta wieża nie ma aktywności na linii. Dobra, ha, tu jeszcze jest opcja, dobra, tego nie... Znaczy to widziałem, mogę tak zagrać. On zagra tu, to ja wtedy wieża E3. Będę bronił skoczka. No, i tak. I to się zgadza. Mogę potem podeprzeć tupionkiem. Mogę po prostu podejść królem teraz. Po prostu on, on stoi. Przeciwnik stoi teraz w takim cukwangu, można powiedzieć. No i podprowadzamy króla. Tu też dużo filozofii nie ma, nie trzeba jakoś kombinować i dawać mu opcję. Mogę też pionka podprowadzić, czasem tak zagrać. F4 i chyba podejście królem też będzie najprostszą drogą. Dobra, zagramy A4, te dwa pionki już zatrzymujemy, taki tak zwany, taki powiedzmy atak mniejszościowy, czyli pionek A4 zatrzymuje 2 Myślę, że A4 zagramy, bronimy i królem ten teraz chyba podejdziemy, ewentualnie tutaj. A i w sumie to też mogę zagrać wieżą na A1. Dużo opcji. No wieża A1, no właśnie. To już chyba szybciej teraz. Szybciej chyba to teraz już zadziałało. Odetniemy króla. Jest poddanie partii. Ok, lecimy dalej. Nowa partia na 10 minut. Mamy 1890. A zagramy sobie, słuchajcie, d4. E, no, jak będzie ruch d4, zobaczymy jak to się ułoży. E, nie tylko e4. Nigeria, proszę bardzo. Gość, ranking ma e, adekwatnie do naszego. Duży. To dobrze. No, ale jeszcze nie wykonuje ruchu, więc pewnie nas sprawdza. Zobaczymy, co się stanie. Czy porzuci grę. Tak coś czułem. Tak coś czułem, słuchajcie. Nie szkodzi. Szukamy kolejnej partii. Dobra. Mamy gościa. Z rankingiem nieco niższym. Ruch C4. Proszę bardzo, na ruch C4 można grać różnie. Myślę, że zagram po prostu E5 E3 w pożądalu. No i teraz. Jaki plan wybrać? Można F5. Zagramy sobie F5. Takiego ruchu chyba jeszcze nie graliśmy. Tak jak najbardziej można. Oj, 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 Panie Hetmanie, co pan tutaj chciał? No jest G6. Ten ruch jest oczywiście bardzo słaby, bo ja bronię. I jeszcze przeciwnik dał mi po prostu tempo do gry. Goniec G7. Jak najbardziej będę uderzał w punkt D4. Zaraz skoczkiem zagram i te D4 będzie niemożliwe. Co? B3. Zagram tak, on będzie musiał tu. No, wprawdzie nic się nie dzieje. Nie dzieje się złego. Zagram od razu E4. Wykorzystam to. Podprowadzę wyżej pionka i zagram od razu skoczkiem. Mnie tam y, sztuczki jakieś nie interesują. E, zrobię roszadę. Tylko wyprowadzenie dobrze figur. No, i teraz co? Będę planował sobie tutaj skoczka na C6, D6, y, skoczek E5. Proste rzeczy chyba będą się działy, chociaż jeszcze zastanawiałem się, czy C5 nie wrzucić, ale chyba nie. Zagramy skoczkiem na C6, figury trzeba wyprowadzać. No oczywiście przez F4 może przeciwnik grać, jasne, poczęstujemy go czasami ruchem G5, zobaczymy, czy to się uda, ale myślę, że D6 koniecznie, żeby goniec miał przestrzeń i żeby skoczek miał zaczepkę tutaj na E5 w razie w razie czego. Co tutaj? A to jest dobrze policzone? Wezmę tu, on mi weźmie tu, ja wezmę tu, on mi weźmie tu. Kusi mnie, żeby zagrać bez jakości, bardzo mnie kusi, ale widzę, że on idzie No mało łatwiznę, chcę szybko wymieniać. Yy, ok, no takich ruchów oczywiście nie musimy się obawiać. Jeszcze raz sobie to policzę, yy, bo tylko działa to. Wezmę tu. On weźmie tu. Goniec ma na H6 ucieczkę na chwilę. Na D3, szkoda, że nie mam opcji. Um, a mogę też tak, goniec na H6, hetman H4. Koniec F4, wezmę tu, wezmę tu, wezmę tu. Wydaje mi się, że będę miał dużą inicjatywę za tę jakość. Ja to wezmę, słuchajcie, pójdę na to. No, no taka moja natura, szukam inicjatywy, więc już próbuję coś tutaj zrobić. Wolę mieć niestandardowy układ figur, a mieć opcję gorszą figurowo, ale mieć jakieś tam fajne fajne powiedzmy perspektywy. No i teraz tak jak mówiłem, skoczek S6, goniec ruszy tu, Hetman H4, goniec nie będzie miał wyjścia, wezmę, widełki nie działają, działają. Widełki będą groźne, tego nie przewidziałem. A to też nie musi być jakieś straszne przecież. Mogę zagrać tak. On tu ale zaraz, a jak wezmę tu on wezmę po prostu tutaj hmm. czy ja tego chcę albo też pułapkę zastawić zagrać tak, on tu hetman f6 będzie grudził g5, a nie, bo skoczek będzie mi wisiał tak, tak, nie no skoczek e6, skoczek e6 muszę on tutaj i może wtedy pułapkę zagrać hetmanem on tutaj, wtedy wezmę Przecież cały czas mnie to kusi, yy, jeszcze raz tutaj, tutaj, yy, no i, i chyba najlepsze będą widły dla niego. To będzie dla niego najlepszy ruch, ja tego nie przewidziałem na samym końcu. Dobra. Dobra, szukajmy aktywności. Gramy Hetmanem na f Ja przypuszczam, że on by nie widział widełek, przypuszczam, że nie, widząc, widząc po tym, jak on szybko gra, ale nie chcę tutaj grać w ten sposób. Musimy jakoś tutaj rozprowadzić te nasze figury, żeby ta inicjatywa się jakoś pojawiła. Czy to się uda? Może F4 w ogóle jest dobre. Może koniec D7, tak po prostu, żeby wprowadzić wieżę. Czyli figurą na razie, na, na spokojnie, sobie zagrajmy. On goniec F4 ma możliwość zawsze, no będę musiał palnąć tego gońca. Możliwe, że F4 trzeba było grać, ale za późno. Jakość mniej i kombinujemy sobie dalej. Ehm, dobra, wieża C1, no tutaj nic nie grozi oczywiście. Jakiś taki ruch może, może taki ruch. Chociaż teraz F4 chyba trzeba próbować. gdzie co, gramy F4, gramy F4. Musimy coś go próbować tutaj podgryzać. No, Hetman G4 jeszcze jest takie posunięcie. Tak zauważyłem, bo koniec nie będzie miał podparcia. Ale to po prostu palne tu. Też nie wiadomo, czy to dobre. Potem mam taki ruch. Hetman G4. Hetman G4 to czasami też Hetman B2 takie dzikie może nastąpić. Patrzcie, zagrał. No zagrał, bo chcę po prostu mi tutaj wziąć, albo końcem. Dobra, ale zaraz, czy ja nie mam z tempem zagrania tutaj skoczkiem? Oczywiście, że mam. Skoczek E5. Tu się broni. Hetman musi chyba wracać na jakąś swoją pozycję. F3 już jakieś grozi, bo skoczek podpiera. No, zaczyna się robić ciekawie. Skoczki w centrum cisną. No odejście Hetmanem na H3 to w ogóle nie biorę pod uwagę. No właśnie. Musi wrócić. Yy, I teraz yy, Krzysztof. Co dalej? Dalej możesz zagrać tutaj. I już będziesz miał wejście na pewno na D3. Tylko że ja nie chcę oddać nie chcę zdobyć jakości, znaczy nie chcę jej odbić. Tutaj to on mi weźmie tu tego pionka. zagram tak, bicie, bicie. Tu powiedzmy. No nie chcę brać wtedy wieży, wolałbym już palnąć tu. Słuchajcie, chyba tak trzeba zrobić. To chociaż jeszcze pułapkę można zostawić. Wieża E8, jak bije tutaj, tutaj i tu, tu i wieża wchodzi. Tak zrobimy. To jest kuszące bardziej. To, czyli wprowadzamy kolejną figurę do akcji, czyli ostatnią figurę do gry. E Najczęstszy obrazek, jak jest konkret, możliwe że ten ruch też jest dobry, ale jak jest konkret, uważam, że wprowadzenie ostatniej figury do gry jest ważniejsze, bo teraz już w pełni grozimy jakimiś tutaj zagraniami i też biorę pod uwagę bicie, oczywiście, jak będzie bicie tutaj, jakiekolwiek bicie, pionek zejdzie z, li, z pola E3, tu mam wjazd na E3, bardzo niebezpieczne i tu się bierze, otwiera z kompletnie masakryczną e, inicjatywą. O, wow, wow, wow. Wow, wow, wow mój drogi kolego. No pod uwagę tego nie, nie brałem, ale to jest na pewno, na pewno w przelocie trzeba bić, logicznie patrząc, otwierając wieżę. Dobra, pełna zgoda. Tutaj mam teraz opcję i potem tu mam taką opcję z wybiciem. Dobra, skoczek c5. Chodzi o to, że też mam taką opcję, skoczek g4 jest opcja. Tu się wszystko pięknie otwiera, to musi być przegrana pozycja. Jeszcze tak można zbić i zagrać na przykład tutaj. W ogóle rozpierducha, mam nadzieję, nie? Skoczek C5, po prostu jest bezpośrednie, bezpośrednie bicie. No dobrze, jest goniec G4. A goniec G4 jest. Aha, jest goniec G4. Znaczy, jest goniec E2, przepraszam. Gońca G4 nie mam w tym układzie. Ale wybicie. Trochę tego gońca otworzymy. Taki ruch, no nie wiem. Czy ja nie za szybko zagrałem? Chyba nie. Może tutaj? Go postraszyć? Jaki szach grozi też. Goniec na C6. Tutaj uderzamy. Zagramy gońcem c6, żeby ten goniec już grał i teraz tak, nie boję się takiego zagrania, bo mam skoczek d3, goniec f4 to brałem pod uwagę, ale wezmę na g2 i po prostu mu nie zroszuję, nie zroszuję król, nie zrobi roszady, no tak muszę, a co się wydarzy dalej, zobaczymy, trochę pionków oddałem, jest trącenie, goniec g5, no dobrze, ale to nie działa, co, bo zagram tak, i będę miał ja wtrącenie. Przepiękne. Oj, oj, Mój drogi przeciwniku, chyba wpadłeś w tarapaty. Mam nadzieję zresztą. Poza tym jeszcze mam opcję skoczek na D3 teraz. Czyli tutaj, tutaj. O, i tutaj. Oj, znowu się pojawia dużo dobrych opcji. Bardzo dużo. Mm, mogę tak zagrać. Mogę tak w ogóle chyba zagrać jeszcze. A chyba tu będzie dobre, on wybije, jest konkret. On odejdzie, dam tutaj i no tak, myślę, że nie ma co za dużo kombinować, jeszcze tutaj mogę zagrać. Tak, myślę, że skoczek na f3, on musi wybić, to jest jedyny ruch. Sensowny. Wybijamy gońcem. Król w pułapce i w następnym posunięciu mam skoczek d3, szacha na d5 nie ma. Po prostu odbijam materiał. Matów nie ma co. No szachadamy, bo musimy. Wprawdzie różnopolowe gońce będą, ale to jest dobry moment, żeby odbić jakość. W pionkach mamy porówno. Król się nieco schował, to też mnie nieco martwi. Teraz mogę wieża tutaj? Nie mogę. A pionka chce mi skosić, to hultaj. Może goniec e4, jak zagra tak, to ja mam wieża e7. Żeby zagrać tak, idę da dać tam mata. Może tutaj zagrać. Dobra, robi się mało czasu. Przede wszystkim. Może coś tam jednak mi nie wyszło w tej całej kombinacji, ale, ale, ale Ale nie jest źle. Dobra, zabezpieczymy tyły. Zegramy B6 najpierw. Na spokojnie. No Goniec H6 się narzuca. Może to być zagrane. Bo będę, będzie chciał mi dać mata. Mam też Hetman E5 w razie czego. Próba wymiany Hetmanów. Dokładnie, mogę też wieża e7 zagrać, on może zagrać tutaj, no dobra, wieża e7, najpierw będziemy bronić, on może zagrać tutaj, przejdę tam i będę męczył króla, mam nadzieję. Wrócił. Zagramy tak, jak zagra tu, ja wybiję, pionek będzie słaby, zagram tu, za atakiem wezmę pionka, a jak już wezmę jednego pionka, to będę stał dobrze w końcówce. A że czas mi się powoli kończy, jeszcze taki jest ruch oczywiście, to też biorę pod uwagę. Będę musiał po prostu wymienić i grać różnopolowe gońce. To też będzie arcyciekawa końcówka. Dobra, podprowadzam szybko króla, bo to jest ważny element. On raczej gońcem będzie musiał wrócić, pilnować pionka na h4. I teraz te pionki trzeba będzie nadgryźć, może ruchem a5 i tutaj. Coś w tym stylu. No, ten ruch widziałem. Gramy tu oczywiście. Dobra. Atakujesz mi gońca, mój drogi przyjacielu. Słusznie zrobiłeś. No, chyba na H5 muszę wrócić. Nie, niestety na H5. Bo lepiej mieć gońca gdzieś tutaj, w tych okolicach. Ale mam nadzieję, że to jakoś się wyprostuje. Dobra, podprowadźmy dalej króla. F3 tutaj, żeby wieża mi się nie zapultała. No właśnie. Goniec F4. Tutaj zagram jeszcze. OK. Wieża G5 możliwe. Zagrajmy wieżą na f7. Mój goniec nie gra, no troszeczkę się tu porobiło już ciężej, nieco. Jakoś spróbuję nadgryźć przeciwnika, patrzę, że mam mało czasu, więc po prostu będę musiał się trochę wysilić i szybciej próbować grać. No więc ta pozycja, no ale tutaj też jest słabość, tu spróbujemy. Dobra, c5, żeby tu był słaby pionek a przy okazji się może otworzyć linia B, żeby tam coś podziałać. Goniec pilnuje tutaj, więc wieża musi być też przyklejona do tego posunięcia. Bardzo dobrze zagrał. To przyznaję bez bicia, tutaj gram, opcja wybicia, a jak przepcha, to zagram tak. Muszę gdzieś tam otwierać, chociaż tu będzie słabość. No zawsze jest coś za coś. No ale szukamy, szukamy tutaj opcji. No i gramy prawie na sekundach. O, dobra, poszło tutaj. No idę tędy, idę tędy. A e, i zbiję chyba królem nawet. Czy wierzą. Szach wrócę. Co? To dziwny ruch. To D4. Zaraz, chwila. On powinien to wybić. No dobra, ja wybijam. No szukam aktywności. Coś w tym stylu. Goniec mój nie gra, on był na F5, to zupełnie inna bajka. Może tak w ogóle zagrać i go przestawić, poświęcić pionka Tak, tak, to brałem pod uwagę No tak gramy, żeby tego wziąć z szachem Ok I tutaj królem podejdę za chwilę Bo muszę bronić pionka na chwilę Bierzanie może zejść, bo dostanie strzała tu ten pionek jest wolny. Dobrze to wykorzystać. Król zawsze złapie tego. Tu jeszcze będę groził takim zagraniem. Raczej on powinien w tam bierze uciekać, mimo wszystko dać tego pionka. Ja wiem, że to tak ciężko, ale przypuszczam, że może tak zrobić. Ja bym tak kombinował. Na przykład wieża G2 bym zakombinował. On nawet jeszcze lepiej zagrał. Dobra, ale jest bicie gońcem. Pilnuję tutaj. A, jest bicie na C5. Ajajaj. Słuchajcie, mamy pierwszą porażkę. No, mamy pierwszą porażkę, niestety. No tak, Podstawkowicz. No i bardzo dobrze się stało. Nie zawsze można wygrywać. No, ale jeszcze bez wlepionka. A i podstawka tutaj kolejna. No dobra, słuchajcie, mamy pierwszą porażkę, więc muszę to y, odhaczyć. Y, muszę to odhaczyć, żeby było wiadomo. Szkoda, bo y, partia była bardzo dobra. Y, tak przy okazji zerknę szybko y, analizę komputerową. Y, no ale tak, mamy to, co chcieliśmy. Zobaczcie w ogóle, jaka przewaga po debiucie, duża. A i tu było skoczek e3. Prosta rzecz, wzięcie pionka. No to przeoczyłem. To przeoczyłem. Czyli oddanie tutaj jakości może nie było do końca takie dobre. A czy tam na końcu coś było lepszego? O tu już wydaje się, że jest dobrze. W ogóle wieża E8, brane pod uwagę. Brane pod uwagę. Fajnie, fajnie, że chociaż to jest tak mniej więcej. A skoczek F7, bardzo ładny ruch. A tego to przeoczyłem. Ładne posunięcie, bo gońca sprzątamy i tutaj leci wszystko już. Wydawałoby się, że skoczek C5 świetne. No tutaj dalej mam świetną grę. Skoczek F3, skoczek z E na D3. Dlaczego ten ruch jest lepszy? Tutaj to co? Musi być tu, a jak tu to co? Skoczek po prostu tak. No tak, totalnie wygrana była. E, no trudno, trudno. Pierwsza porażka. E, no cóż, e, pierwsza porażka na pewno zmobilizuje mnie troszeczkę do e, wytężenia tej, 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 tej serii. E, dzięki serdecznie za uwagę i do następnego razu. Cześć.